kolejny dzień walki. Czas zacząć. 5:50. Jakiś czas temu, gdy jeszcze miałem zostać ojcem, spytałem swojego znajomego, który już wtedy miał 2 dzieci, jakie ma rady dla przyszłego ojca. On wtedy odpowiedział, jeżeli czytasz jakąś książkę, to skończyłem czytać przed nagodzinami. Jeżeli oglądasz jakiś ciekawy film, serial, to też to skończ robić przed nagodzinami, bo później nie będzie czasu. No i oczywiście nie ma tego czasu i pewne rzeczy trzeba sobie ułożyć na nowo, harmonogram dnia budować na nowo. Jeżeli myślicie, że i macie coś zaplanowane na wieczór, to dziecko wtedy nigdy nie śpi. Natomiast jeżeli nie macie planów, to ono przeważnie wtedy śpi i jesteście w kropce, bo nie wiecie, co ze sobą zrobić. Ale to była tylko połowiczna odpowiedź na moje pytanie. Żona dała mi książkę Hagi, duński przepis na szczęście. Ona po części odpowiada na te pytania, jak być dobrym rodzicem. I po przeczytaniu jej naprawdę zmieniło się moje nastawienie do wielu rzeczy. Choćby pokazała, jak bardzo jest ważna zabawa dla dzieci, kiedy należy ingerować podczas zabawy dzieci, kiedy nie należy, kiedy należy dzieci chwalić, jak często, z jakiego powodu i jak to robić, tak żeby to chwalenie miało sens, a nie było odpowiedzią za każdym razem: o super, ale cudowna jesteś, bo to też nie na tym polega. Dlaczego wychowujemy w ten sposób, a nie w inny i jakie są najlepsze wzorce i na przykład skąd się bierze to, że źle wychowujemy. I pokazuje to, że rodzina powinna być zespołem i wtedy wszystko będzie grało i wszyscy będą szczęśliwi. Duńczycy mają tą przewagę, że u nich to już jest od pokoleń, więc część rzeczy jakby podczas obserwacji dzieci, gdy obserwują swoich rodziców, już nabywają bardzo dużo z tej wiedzy. Autorka, która napisała tę książkę, ona jakby znalazła się w tym środowisku i chciała opisać, bo widziała to i zrozumiała to, na czym to polega. Więc jeżeli zastanawiacie się lub będziecie ojcem, matką niedługo, to polecam tą książkę bardzo. Aha, i nie polecam jej wypożyczać, kupcie ją. Kupcie tą książkę, bo ją się szybko czyta, a na pewno będziecie wracać do niej kilka razy na początku, w każdym razie. A spadam, póki nie pada do domu. Nie widać, ale to jest burzowa. Spadam, ale muszę uważać, bo rano prawie wlazłem w samochód i by było z mojej winy. Jest 15:40 i muszę dotrzeć do Marek na 16:20. Nie ma dzisiaj vlogowana w samochodzie. Trening mnie dzisiaj zmiażdżył z personalnym. Wymiękłem ostatnie 2 serie, ale dagowałem, bo bym chyba tam zwymiotował. 2 tygodnie przerwy. Robię swoje. Jeszcze trener mnie przywitał. O, chyba przytyłeś. Skąd ten bebzo? Właśnie byłem zdjąć szwy z 8, którą mi wyrywali do dolu. Bardzo fajnie to. Bardzo fajnie ją usuwali, go złupując na pół. Cieszę się, że już mam zdjęte szwy, bo nienawidzę mieć szwów w buzi, bo ciągle językiem tam macam. Zresztą jeden go zerwałem. Ale wszystko dobrze się goi. A jak mi rozłupali go na pół i wyjęli jeden odcinek, to mi tłumaczyli, żeby sobie odpoczął na fotelu, pokazywali ząb i na podstawie tego rozłupanego do połowy zęba tłumaczyli mi, na czym polega leczenie kanałowe, gdzie jest miazga, gdzie jest nerw i te podobne rzeczy. Dobrze, że byłem znieczulony.